Cześć, jestem Krzysiu i powiem Wam dzisiaj o tym, co właściwie robi animator liturgiczny na rekolekcjach. Ja sam byłem animatorem 3 razy, liturgicznym oczywiście. I tak, i no, wydaje mi się, że ta rola bardzo różni się od innych ról, które pełnią animatorzy na rekolekcjach. Z tego prostego powodu, że trochę inny jest jej cel. O ile animator grupy, animator muzyczny mają, kontaktując się z uczestnikami, jakby pomagać im w przeżywaniu tych rekolekcji, o tyle animator liturgiczny skupia się na tej stronie, powiedzmy, tego, co on może zrobić dla uczestników tak nie bezpośrednio, ale pośrednio, żeby właśnie te rekolekcje ulepszyć. No i oprócz tego oczywiście dba o liturgię na rekolekcjach, czyli o to, żeby służba była w dobry sposób pełniona, żeby adoracje były dobrze przygotowane, no bo to właśnie robi animator liturgiczny. No i żeby pomóc dyżurowi liturgicznemu przygotować jak najlepiej czytania psalm oraz modlitwę wiernych. Czyli generalnie pilnuje posługi właśnie uczestników i tego, żeby ta liturgia wyglądała na rekolekcjach jak najlepiej. I myślę, że właśnie taka rola jest bardzo pomocna dla uczestnika w przeżywaniu tych rekolekcji jak najpełniej. Jeśli chodzi o moje przeżycie jako liturgicznego, no to mogę się odwołać do ostatnich rekolekcji, na których być może nie byłem właśnie tak bardzo mocno na punktach programu z grupą, ale za to miałem bardzo dużo czasu na to, żeby przemyśleć to, w jaki sposób będzie wyglądała liturgia danego dnia, w jaki sposób będzie wyglądała modlitwa wieczorna, jutrznia i po prostu ustalenie tego z księdzem, przygotowanie tego w jak najlepszy sposób. Dawało mi bardzo dużo takiej radości i satysfakcji i też z tego, co widziałem po uczestnikach i z tego, co słyszałem po ich świadectwach i tym, jak z nimi rozmawiałem, bardzo to im pomogło, co dawało mi bardzo wielką radość. Myślę, że ta posługa jest szczególnie taka ważna, więc zapraszam wszystkich, którzy w jakiś sposób czuliby się gotowi i chętni do tego, żeby w ten sposób posługiwać, do tego, aby zgłosić się do diakonii liturgicznej albo do diakonii formacji diakonii na szkole animatora chociażby i żeby właśnie jakby zaistnieć, pokazać, że jesteście gotowi do tego, żeby właśnie służyć w ten sposób, bo jest to naprawdę bardzo potrzebne, żeby właśnie się tak zasygnalizować, żeby było wiadomo, że na Tobie możemy polegać i że jesteś gotowy właśnie pełnić posługę takiego typu, jaką jest animator liturgiczny.